Daniel Majewski i jego żona Marita Surma Majewska to jedna z najbardziej znanych par w polskim show biznesie. Oj, aż za dobrze znana. Oj, aż za dobrze znana. Natomiast na drugim koncie swoim mam zaobserwowanego Daniela Majewskiego, ponieważ on ma konto prywatne. On ma konto prywatne, moi drodzy. Więc no muszę trzymać rękę na pulsie, tak? Influencerzy od lat działają w mediach społecznościowych na różnych kanałach, takich jak początkowo Snapchat, Instagram, grupa na Facebooku czy... Od Snapchata się zaczęło, moi drodzy. Piękna aplikacja, piękna historia. YouTube. Piękna aplikacja, jeszcze piękniejsza historia. Spotykają się od 8 lat, a od 2018 roku są małżeństwem. W tym odcinku przyjrzymy się postaci Dani Majewskiego oraz wyjaśnimy sobie, dlaczego od kilku dobrych lat jest o nich tak naprawdę cicho i dlaczego przede wszystkim... Nie, to nie zgadzam się z tym. Jest o nich cicho? Jest o nich cicho od dramy do dramy, bo w momencie, gdy dzieje się drama, no to gadają o tym no, wszyscy. Wszyscy w internecie, no. Kim cierpi m.in. ich kanał na YouTube. Czy ja wiem? Zapraszam. Dane, czyli Marita Surma Majewska, bo tak naprawdę brzmi jej prawdziwe imię i nazwisko, pochodzi ze Świdwina i w wieku 19 lat przeprowadziła się do Poznania. Naukę przerwała w gimnazjum, a później już pracując ukończyła liceum dla dorosłych, a w międzyczasie założyła swojego bloga modowego, czym rozpoczęła swoją działalność w internecie. Po jakimś czasie Dane zdecydował się zmienić swoje życie i zadbać o swoją sylwetkę i właśnie w tym czasie poznała także swojego przyszłego męża, trenera Daniela Majewskiego. Daniel Majewski przyszedł na świat 11 listopada 1900. On jest w ogóle 2 lata starszy ode mnie, nie? Hit. 93 roku. To skoro już wiemy... pachnie? To trochę pachnie, no. Wiem mniej więcej, kim są Daniel Majewski, to oprócz tego warto dodać mniej więcej, kim tak naprawdę są. A są... Kim oni są? Powiedziałbym. Powiedziałbym, kim oni są, ale... No ale... Co, no... Raz mi groził... Majewski pozwem, no to wiecie, no to nie można być bezkarnym całe życie. Wydaje mi się, że jakbym teraz powiedział, kim oni są, no to mógłbym ten pozew jednak mimo wszystko dostać. Pani Malibu Barbie, dziękuję za kolejne 30 zł na superczacie. Bardzo, bardzo mi miło. Są oni założycielami fundacji Unicorn. Ale wy możecie pisać, jak najbardziej wy możecie pisać. Której celem jest pomoc najbardziej potrzebującym. W 2015 roku poznali się oni na żywo Mindstorm, i Daniel zaprosił Maritę do wspólnego sportowego projektu, a na filmach zamieszczonych na Snapchacie uparcie stwierdzili, że nie są i nigdy nie będą razem. Nie jesteśmy razem. Nie. I nie. Tak, tak, a teraz są razem jak kuchenka z gazem. Nie będziemy. Nie. Mimo to... Czy to jest świeczka, ja mam pieniądze, kiedy tylko chcę? Dokładnie tak. Na koniec 2015 roku ogłosili oni na Facebooku, że oficjalnie zostali parą. 2016 rok i to właśnie w tym roku para zaczęła wspólnie trenować i wspólnie żyć tak naprawdę. Byli super aktywni na social mediach i szczerze opowiadali o swoich przygodach w związku, a w pewnym momencie, gdy zakochani przechodzili kryzys, fani mogli obserwować całą dramę właśnie na social mediach. Wydawało się, że ich związek już wtedy się kończy. Tak. Czy będzie pokazane? Jest, moi drodzy. Chciałem opowiedzieć wam o pamiętnym Snapchacie, natomiast zostanie tutaj przywołany, więc oddaję głos do studia. Dane postanowiła jednak nie dawać za wygraną i zdecydowała się walczyć o względy Daniela Majewskiego. Proszę o ostatnią szansę, tyle. Zrobię wszystko. Boże, to było tak żałosne, nie? To był początek mojego komentary. Autentycznie to był początek mojego komentary. To było tak żałosne, że ona klęczała przed nim, on oglądał telewizję, a ona wstawiła do sieci, jak go przeprasza i jak on ją olewa, nie? Jezu. Wszystko. I nie chodzi tu o Rubin Robi Raban, bo wszyscy o nim piszą, a to był tylko DJ, ja się bawiłam na DJ-ce, nie. Nie chodzi o żadnego typa. Na Snapchacie. Tak, to tam blogerka błagała go, żeby dał jej jeszcze jedną szansę. To właśnie wtedy portale podcastowe zaczęły pisać o nich po raz pierwszy, a Dane nagrała swoją pierwszą reklamę Coca-Coli. Majewski, poruszony głosami publiczności krytykującej i oceniającej zamiary Dane wobec niego, postanowił jej się oświadczyć. To właśnie też za pomocą... Angelika, dziękuję za 2 euro. ...Snapchata. Dane pochwaliła się, że została narzeczoną, a Daniel Majewski oświadczył się ukochanej po 3 miesiącach związku. To właśnie w tym roku reklama nagrana przez Dane ukazała się w internecie, a zaręczona już para założyła swój wspólny profil... Pamiętasz jak wizytę u Wojewódzkiego? Dane z Tour Ray, bo jej chłop mówił? Tak, tak, no pamiętam to. Oni byli zaproszeni, a Maricie... Było pytanie do Marity, natomiast Majewski ciągle za nią odpowiadał, nie? Majewski, który obecnie ma 487 tysięcy. Wolałbym sobie napluć w twarz. No ja tak samo. Tak o, trochę do góry i nie uciekasz. Po prostu czekasz, aż ci spadnie z powrotem na przykład na oczy, nie? Subskrybentów. Para, aby jeszcze bardziej rozszerzyć i zintegrować rzesze fanów, założyła grupę na Facebooku Majewscy i Przyjaciele, która powstała 30... Nie jesteśmy razem i nigdy nie będziemy. Jesteśmy razem. Kryzys związku. Ostatnia szansa. Rozstanie. Zejście 20 razy. Dziś oddzielnie. Ta, no.
A teraz na przykład razem, znowu. 20 marca 2016 roku, aby wspólnie się wspierać i motywować. Motto grupy Dainy Majewskiego brzmiało: razem stworzymy największą rodzinę w kraju. No, szkoda, że wszystkie dzieci są z rozwiedzionego domu, nie? Co poniekąd się udało, jednakże od kilku dobrych lat nie jest już grupa aktywna. Przechodząc jednak do konkretów, para wydała także wspólnie książkę pod tytułem Trening Życia, a przed lokalami, w których odbywały się spotkania autorskie, wystawiały się tłumy fanów fit influencerów. W internecie zaczęło pojawiać się coraz więcej krytycznych ocen książki i to właśnie m.in. Paris Platynow nagrał swoją ikoniczną recenzję, tak w której jest. Pluje na to dzieło. Twarda oprawka, motywacja do ćwiczenia. Piękna sprawa. To jest mój pierwszy kontakt z tą książką. Mówili, że dużo obrazków, ale jednak dużo jest. No bo jestem bardzo zajęty. Kupuję książkę. Nie no, kupuję książkę Trening Życia Dainy Majewskiej. Ja pamiętam, jak Iza mi kiedyś kupiła książkę Jakuba Czarodzieja z Empiku. Też nagrałem recenzję. Będę ci czytał. A czemu chcesz do mamy? Czy byłeś na jej grupce Kłod na Instagramie? Tak, byłem, no. Dodali mnie, a później mnie wyrzucili. Nic nie pisałem, po prostu. Siedziałem. Ze dwa razy tam zajrzałem. Jakby się zniszczyła ta książka. Dlaczego więc, skoro mieli oni tak ogromne zasięgi, skoro byli u Kuby Wojewódzkiego, skoro cały czas praktycznie gdzieś się pojawiali, obecnie od ponad roku nic nie publikują na YouTubie i po pierwsze... Natomiast powiem wam tak, jeśli chodzi ogólnie o ten duet, to ja Maritę nie śledzę, odwala... To jest najgorsze w tym wszystkim, w nich, nawet nie w tym wszystkim, tylko najgorsze w nich jest to, że oni to średnio raz na 3-4 miesiące, powiedzmy raz na pół roku, odwalają jakiś syf taki, żeby o sobie przypomnieć. Ludzie o tym gadają i to jest strasznie głupi syf. I później znowu jest niby spoko, cisza. Natomiast jeśli chodzi o samego Majewskiego, to on tworzy, on skupił się teraz zamiast na... zrezygnował z YouTube'a i skupił się teraz na tworzeniu setów jakichś tam dyskotekowych, muzycznych. I powiem wam, że te sety są całkiem spoko. Wydarzyła się... serio, można słuchać. ...drama rodzinna. Młodsza siostra Dain Klaudia publicznie zarzuciła Danielowi Majewskiemu złe traktowanie trzeciej najmłodszej z rodzeństwa dziewczynki Natalki. Dziesięciolatka mieszkała wówczas z parą, a Dain... W sumie to Marita mam wywalone, ale Majewskiego to nienawidzę. Nienawidzę takich ludzi jak Kąt, cwaniaczków. Tak, tak, ja mam to samo. No wiesz, to ludzie piszą, że wydaje się być cwaniakiem, że wydaje się być bucowaty. No to powiem wam, że nie wydaje wam się. Że autentycznie wam się po prostu nie wydaje. Natomiast oddzielając jakby charakter od człowieka na chwilę, na sekundę, no to muzyka spoko. Podkreślała, że robi wszystko, co może, by pomóc rodzinie. Klaudia zarzuciła siostrze, że tak naprawdę robi wszystko, co może, ale nie dla rodziny, tylko pod publikę. Teraz rodzinę. By zdobyć jeszcze więcej fanów. Siostra celebrytki twierdziła, że Dain każe jej co miesiąc płacić 1000 zł za rzekomą pomoc, a widzowie także wspomnieli przy okazji parze sytuację, gdzie na Snapchacie wyśmiewali się z małej siostry, która prosiła, żeby ci przestali ją nagrywać. Ostatecznie Klaudia... Tylko chciałem przypomnieć, że ta młodsza siostra, poza tym, że prosiła, że przestali nagrywać, to oni jeszcze wypominali jej, że miała mały wypadek, ponieważ nie zdążyła do toalety i się z tego naśmiewali. Natalka wróciły do rodzinnej miejscowości, a sama blogerka Krzyszu, spokojnie. Chciała zmierzyć się Dan Rafonik, ta. Z poważnym kryzysem wizerunkowym, a dzień po tym Dain wydała tylko jedno oświadczenie i nigdy więcej nie odniosła się do tematu dramy. Na jakiś czas para zniknęła także z sieci i dopiero po kilku miesiącach zdecydowali się... Jezu, panie Maliu Barbie, bardzo dziękuję za 60 zł na superczacie. No bardzo, bardzo dziękuję, doceniam. Niezmiernie i miło. Mówiłem twoje filmy o Eli i Klaudii zaliczone, to zaszczyt być na twoich... Bardzo dziękuję. Wrócić na Instagrama, gdy atmosfera się chociaż trochę uspokoiła. W konsekwencji dramy wiele osób przestało obserwować parę i wyrobili sobie o nich złe zdanie, a po ich powrocie do social medli odzyskali oni sympatię tylko części widzów, a pozostałą część dalej zostawili wrogo do nich nastawionych. I gdyby to była jedyna drama, która miała z niej miejsce, bardzo możliwe, że kariera Dainy Majewskiego potoczyłaby się... Majewski kazał mu tej młody mówić po chińsku albo japońsku. Coś kojarzę, nie pamiętam dokładnie, ale coś takiego kojarzę. Zupełnie inaczej. Gambo, hej. Jednakże trzeba przyznać, że to był dopiero początek. Drugim powodem, dla którego Dain i Majewski nie uratują swojego kanału jest przede wszystkim... Angelina, dziękuję za 10 zł. Drama z Wardęgą. Sylwester Wardęga na swoim kanale Wataha Królestwo przy... Ej, no dobra, a moja drama? No gdzie? Przecież jeśli chodzi o dramy z Majewskimi, no to moja wydaje mi się, że jest nawet głośniejsza niż z Majewskimi. No, ludzie, no. W okazji robienia materiału na temat Teamu X wspomniał tak... No siema.
No siema Zajwo, witam cię bardzo serdecznie, dżentelmenie. O zachowaniu Majewskiego bardzo względem fajnie, jednego jesteś. Z członków, a mianowicie... Ostatnio cię nie było, brakowało mi cię, a teraz jesteś i się cieszę. Cię Lexi. Wardenga w swoim materiale pokazał wiadomości Daniela, w których sam przyznaje, że chce zmanipulować Lexi do współpracy z marką kosmetyczną Skin79, której ambasadorką w tamtym czasie była Dane oraz miała przede wszystkim w niej własną linię kosmetyków. Majewski w wiadomościach poza manipulacją wyśmiewa się z Lexi, że ta jest zachwycona postacią Dane, przez co będzie łatwiej namówić ją na współpracę. Z informacji, którymi... Tak, no i szybciutko się skończyło, nie? Na początku tak zrobił reklamę, ale tak świetnie podszedł do tematu, że ona szybko się wycofała. I dysponuje Cały Majewski, moi drodzy. Można się domyślić, że ta influencerka w pewnym stopniu dała już się zmanipulować i ujawniła szczegóły jej umowy z agencją, co oczywiście było zabronione. Poza tym w kolejnym materiale Wardenga ujawnia głosówkę, w której Majewski nazywa samą Lexi mużyką, następnie tłumacząc, że nie wiedział, że to obraza. Na cały materiał Sylwestra Wardengi Daniel zdecydował się odpowiedzieć, niestety, ale jego tłumaczenia nie do końca się kleiły, ponieważ już na początku mówił... Jak dasz radę z tą patologią? A widzisz, no, niektórzy zbierają złom. Niektórzy zapłodniają klacze, niektórzy na przykład pracują, wiesz, z szambem, tak? Natomiast ja z takim internetowym szambem diluję. Kłamał, po czym za chwilę mówił, że jest to prawda. Bo dostajemy, tylko Wardenga zgodził się nagrać na nas jakieś kompromitujące materiały. Tym razem cały poświęcony. Tylko Wardenga. Widzisz mnie? Poświęcony Majewskiemu i ukazuje on też przebiegłość Daniela, który nie tylko zmanipulował Lexi, ale manipulował też widzami. Informacja, która jednocześnie również przebiegła do opinii publicznej, to fakt, że zastrzegł sobie prawa do nazwy Dane, a w związku z tym, że mają oni rozdzielność majątkową, to w przypadku zajebiste. Rozwodu Dane musi zmienić swoją nazwę i... To jest zajebiste w ogóle, nie? Jesteś z kobietą, ona odnosi zajebisty sukces, natomiast ty masz prawa do jej nazwy. Także oni się rozwodzą i on ma prawo dalej do jej nazwy, więc ona będzie musiała zmienić nazwę swojej, nie? Jasna dupa, ty. ...dować wszystko hit. Od początku, ponieważ... Ledy się odkleiły? Nie odkleiły mi się. One są przyklejone, tylko tutaj jest ten pasek, więc muszę po prostu zmienić ramę, bo teraz mam nowy plakat i to dlatego. Kanał komentarza zajmujący się tylko patologią z YouTube'a, e-szambiarka albo e-szambowóz. Tak, no, coś takiego. Pan szambelan. Ponieważ jej firmy także w nazwie mają Dane. To może pokazywać, że Daniel bardzo przemyślał swoje poczynania i mogło to być właśnie między innymi dlatego, aby zabezpieczyć się na wypadek rozstania. Zachowanie Majewskiego w tym przypadku pokazuje, że nie jest on człowiekiem tylko o czystych zamiarach względem innych i jest przede wszystkim... Niemożliwe. Jak tak można brzydko mówić o Majewskim? ...kim zdolny do manipulacji. Takim zachowaniem traci także w oczach widzów, którzy nie do końca będą ufać osobie stosującej takie techniki. Jaki jest kolejny powód, dla którego fit para nie poradzi sobie? Przede wszystkim problemy prywatne. Para w mediach społecznościowych dzieli się w dużym stopniu swoim życiem prywatnym. Na przestrzeni tych kilku lat kilkukrotnie było głośno o ich problemach związkowych. Były także sytuacje, gdzie nie... Bo wszystko publikują, a później mówią, no nie wiem skąd to się o tym dowiedzieliście. Malże otarli się oni o rozwód, a pod koniec poprzedniego roku po raz kolejny pojawiły się plotki na temat kolejnego kryzysu małżeństwa. Ludzie zaczęli snuć insynuacje o rzekomej zdradzie, natomiast para na tych... Co to za dźwięk? Coś się odkleja. Miastowo temu zaprzeczyła. Przy okazji zdecydowali się oni na podzieleniu z fanami, tym, że zaczęli wspólnie chodzić na terapię małżeńską, pomimo tego, że według... Krzysiu, nie mogę, tylko dla mnie będzie. ...postów terapia przynosi... Zaczyna się? No. Co to za dźwięk, ty? Coś się zaczyna, ty. Zamierzone cele, to zrozumiałe jest, że nie zawsze będzie u nich kolorowo. Mimo to, według niektórych z ich odbiorców, para wykorzystuje kłótnie małżeńskie do nabijania sobie zasięgów. Niektórzy nawet uważają, że w momencie, w którym robi się o nich cicho, wtedy nagle wybucha kolejna kłótnia i że nie tylko nakręcają oni istniejące naprawdę konflikty, ale też kreują nieprawdziwe pod właśnie ich teorie zasięgi, a tego... Cali Majewscy. Do wszystkiego tak naprawdę nie wiem, czy będziemy mieli szansę kiedykolwiek się dowiedzieć, ale trzeba przyznać, że już od samych początków Dane Majewski rzeczywiście dużo pokazywali, bo nie znam drugiej pary, która rzeczywiście oświadczyłaby się przez Snapchata. Nie wiem, czy wy znacie. Do dziś starsi widzowie pamiętają, gdy Dane na Snapchacie zapłakana przepraszała i prosiła o wybaczenie Daniela, który siedział obrażony tuż obok. Przez takie sytuacje widzowie uważają, że to Daniel w tej relacji jest toksyczny, a tego typu problemy na pewno mają na to wpływ i przede wszystkim na to, że są oni po prostu mniej aktywni w internecie, a co za tym idzie, są oni mniej aktywni. No. Nie, po prostu core ludzi się nie zmienia. Ludzie się nie zmieniają, kropka.
swoim kanale. Kolejnym powodem, dla którego Dane i Majewski nie uratują swojego kanału, jest hejt, a dokładniej to hejt na nich. Para od samego początku stwierdziła, że hejt po nich spływa i ich nie dotyczy. Przez tyle lat działalności spotkali się z masą hejtu, z którą nie zawsze potrafili sobie poradzić. Przykładowo para została zaproszona do programu Kuby Wojewódzkiego, a po emisji odcinka Dane musiała się zmierzyć ze sporym hejtem, wszystko dlatego, że w trakcie rozmowy z Kubą Wojewódzkim nie umiała samodzielnie odpowiedzieć na większość. Nawet nie, że nie umiała, tylko on postanowił, że za nią będzie odpowiadał. Tyle. Pytań i miała problemy z dobraniem słów. Z opresji ratował ją Daniel Majewski, a widzowie wielokrotnie rzucali jej, że nie umie ona się wypowiadać i wyśmiewali jej wystąpienie. I normalnie można by było powiedzieć, że jest to tylko i wyłącznie jednorazowy przykład, tylko czy rzeczywiście hejt spływa po nich, kiedy Sylwester Warnęga nagrywa na nich film, a Daniel Majewski chodząc po bieżni mówi o nim takie słowa? Nienawidzę śmiech, naprawdę. No właśnie. Kolejny typowy majonez. Powodem, do którego Dane i Majewski nie uratują swojego kanału, są przede wszystkim ich inne. Majstrom, dokładnie tak. Biznesy. W dniu 30 urodzin Dane odbyła się impreza linii suplementów o nazwie All Dane, zaprojektowanych przez samą Maritę. Firma rozwija się, a w ofercie są m.in. suplementy, witaminy oraz napoje. Oprócz tego Marita ma swoją markę lakierów hybrydowych Dane Nails, która... Ten uśmiech Wardęgi. No Wardęga po prostu wiesz, jak w momencie, gdy ktoś zawiedzywa się od śmiech, no to już wiesz, że możesz ładnie lecieć, nie? Również na bieżąco rozwija się i co jakiś czas chwali się... Po mnie na przykład spływa, czy przetrwają, czy nie? No po mnie również. ...na profilach swoimi nowymi kolekcjami produktów. Również w marcu 2021 roku Majewski jako senior El Mayo wypuścił swój pierwszy kawałek zatytułowany Romantico i od tamtego czasu w dużym stopniu skupił się na muzyce i co jakiś czas można na jego social mediach zobaczyć tego efekty. Poza muzyką... Nie, muzyka jeśli chodzi o te El Mayo straszna, natomiast jeśli chodzi o sety całkiem spoko. ...podobnie do żony sprzedają swoje produkty Loco, czyli innowacyjne suplementy przedtreningowe. Te również spotkały się z niemałą kontrowersją, m.in. na podstawie tego, jaką reklamę do nich zrobił. Tak, Pablo Escobara wykorzystał. Ale to temat na zupełnie inny i dłuższy odcinek. Jak widać, para nie poprzestała na social mediach i rozwijają się także w innych kierunkach, co właśnie może być również jednym z powodów, dla którego odeszli oni od nagrywania na YouTube. Być może wolą skupić się na rozbudowywaniu swoich firm, a swoim życiem wolą dzielić się jedynie na Instagramie. Nie zmienia to faktu, że w jakimś tam małym stopniu z pewnością zapamiętamy ich jako albo bardzo pozytywne postacie dla niektórych, albo bardzo negatywne postacie dla innych. Dlatego wy uważacie Dane i Majewskiego jako mega pozytywną postać, nie. Jako neutralne postacie, nie. Czy może jako po prostu mega negatywne postacie? Tak. Jestem mega ciekaw waszej opinii. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę, słyszymy się i widzimy już. Ja nie wiem, czy muszę coś powiedzieć, czy muszę coś dopowiadać a propos Dane i Majewskiego. Po prostu wszystko, co można było o nich powiedzieć, to już powiedziałem w swoich filmach. Natomiast jeśli chodzi o tą dwójkę, to oni się nigdy nie zmieniają. Nigdy się nie zmienią. Ponieważ nie potrafią się zmienić, nie chcą się zmienić i nie widzą sensu w zmianie. I nawet jeśli mówią, że się zmienią, to i tak się nie zmieniają.